dodaje, że w tym sezonie wykonano ponad 80% planowego odstrzału sanitarnego. My podchodzimy do tego w sposób odpowiedzialny po to, żeby ratować polską gospodarkę hodowców trzody chlewnej, przetwórców. Musimy radykalnie zmniejszyć pogłowie dzika. W związku z tym podjęliśmy decyzję o wybiciu dzików w całej Polsce do poziomu zalecanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności, czyli 5 sztuk na 1000 hektarów. Przy liczeniu dzików i opracowywaniu protokołów pracuje ponad 35 tysięcy osób. Szacowanie zwierzyny obejmowało 10% obszaru leśnego z każdej dyrekcji regionalnej Lasów Państwowych oraz lasy prywatne. Od początku występowania ASF w Polsce, czyli od roku 2014, w Polsce stwierdzono 119 przypadków wirusa u dzików oraz 23 ogniska choroby u świń. Leśnicy przygotowują się też do dokarmiania zwierząt zimą podczas największych mrozów. Tylko w nadleśnictwie Piwniczna-Zdrój przygotowano 35 ton różnej karmy. Nadleśniczy Stanisław Michalik mówi, że jest ona gromadzona w magazynie głównie z myślą o jeleniach czy sarnach. Dysponujemy w magazynach nadleśnictwa karmą w postaci siano-kiszonki, więc to jest taka karma, która dostarcza nie tylko wartości energetycznej, ale daje również możliwość pozyskania z tego źródła wody. Mamy w tej chwili na stanie 30 ton. Również mamy karmę treściwą w postaci kukurydzy. Jest to w tej chwili 5 ton. Oczywiście oprócz tego to mamy zapewnienia ze strony producentów, na przykład siana od miejscowych rolników. Mogą to być warzywa ewentualnie, takie jak marchew czy brukiew. Nadleśniczy dodaje, że zwierzęta są dokarmiane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dokarmianie zwierzyny dziko żyjącej oczywiście może być używane jedynie w warunkach zagrożenia jej egzystencji, czyli rozumiemy przez to, że jest zagrożenie głodem, osłabienie kondycji i wręcz zagrożenie śmiercią. Natomiast w warunkach, kiedy takich zagrożeń nie ma, ta karma nie powinna być wręcz nawet dostarczana, dlatego że one łatwo się uzależniają od tego dożywiania, po czym mniej aktywnie poszukują naturalnego pożywienia. Leśnicy mają też przygotowaną karmę do dokarmiania ptaków, przede wszystkim sikorek czy gili. Są to głównie nasiona różnych zbóż zatopionych w tłuszczu. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Radom świętuje stulecie reaktywacji samorządu. Historia wyborów z 1916 roku stała się okazją do wydania publikacji zatytułowanej Od rajców do radnych. Samorząd Radomia na przestrzeni wieków. Już w czasie powstania styczniowego rosyjski zaborca likwidował w centralnej Polsce, w tym w Radomiu, przejawy samorządności. Radni i prezydenci wskazywani byli przez władze carskie. Odrodzenie idei nastąpiło dopiero podczas I wojny światowej, przypomina profesor Dariusz Kupisz, współautor wydawnictwa. Władze okupacyjne austro-węgierskie zdecydowały, że w czterech największych miastach ich strefy okupacyjnej, właśnie w Radomiu, Lublinie, Piotrkowie, Kielcach, odbędą się wybory samorządowe, w których wezmą udział Polacy i polscy obywatele przejmą odpowiedzialność za część kwestii komunalnych. Jak mówi Dariusz Wójcik, przewodniczący Radomskiej Rady Miejskiej, rocznica, chociaż ważna, jest tylko pretekstem, a historyczny kontekst opowieści o mieście jest znacznie szerszy. Wydawnictwo zawiera kilka rozdziałów. Pierwszy rozdział to jest w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych. Drugi rozdział to jest pod władzą zaborców. Trzeci to jest II Rzeczpospolita i lata okupacji niemieckiej. Czwarty to jest okres PRL-u. Fasadowa samorządność nosi tytuł ten rozdział. Uroczystości jubileuszowe połączone z promocją książki Od rajców do radnych odbywają się do początku grudnia. Rekordowe dofinansowanie otrzymał od inwestorów startup z Krakowa. Projekt o nazwie Silver dostał 12 milionów dolarów na rozwijanie projektu inteligentnego oświetlenia. Lampy są wyposażone w rozmaite czujniki. Mogą przygasać w dzień albo reagować na ruch ludzi i przekazywać informacje do centralnego komputera sterującego systemem oświetlenia w budynku, wyjaśnia prezes firmy Rafał Han. Mówimy o zwykłym czujniku, który mierzy intensywność oświetlenia, który wpada z zewnątrz i jest w stanie skomunikować się bezprzewodowo z lampą i podać jej tą informację. Powiedzieć, hej, ty jesteś bardzo blisko okna, nie ma sensu, żebyś świeciła z taką intensywnością. Natomiast do drugiej lampy, która jest w ciemnym rogu, mówi, hej, a tutaj jednak widzisz, jest ciemno u ciebie, to ty jednak zapal się na 100%. Połączenie w jeden system tysięcy punktów świetlnych i ich optymalne sterowanie może przynieść spore oszczędności energii.
ale też usprawnić administrowanie budynkiem. Będąc świadomymi, jak ludzie przebywają w danym budynku, jesteśmy w stanie sterować odpowiednimi urządzeniami oszczędzające energię, ale też między innymi mając takie sensory ruchu, załóżmy w takiej sali konferencyjnej, możemy dostać taką informację, że w przeciągu ostatnich 24 godzin w danym pokoju nikt nie przebywał. Więc po co serwis sprzątający ma tu przychodzić i czyścić dane pomieszczenie, skoro tutaj nikogo nie było? Rozwiązania krakowskiego startupu to już nie tylko wirtualne projekty. Inteligentne oświetlenie składające się z 1500 punktów działa m.in. w jednym z domów handlowych w Australii. Bez kolejki na wszczepienie endoprotezy w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach. Zastępca dyrektora placówki Marek Kiluk mówi, że to m.in. dzięki reorganizacji pracy na bloku operacyjnym i usprawnieniu pracy lekarzy. Chyba jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, gdzie nie mamy kolejek na protezy stawu biodrowego. Po prostu poprzez reorganizację pracy na bloku zwiększyliśmy liczbę zabiegów akurat tego typu. Dzięki też informacji pacjentów, ustalaniu terminów daliśmy radę tą kolejkę skrócić. Skróciliśmy ją praktycznie do zera. Są to dość duże zabiegi, czasochłonne, wymagają dużego zaangażowania zespołu. Ale tak udaje nam się to wykonywać. Jak dodaje dr Kiluk, szpital do końca roku może jeszcze wykonywać zabiegi bez kolejek. Rocznie wykonuje takich operacji ponad 70. 24 godziny w Polsce i na świecie. A już za kilka chwil na naszej antenie informacje dnia w skrócie. Po nich obiecuję Państwu, wrócimy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Wielkie konflikty. Trudne wybory. Problemy społeczne. Geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. 22:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda dostrzega duży potencjał we współpracy przemysłów obronnych Polski i Jordanii. Podczas wizyty w Ammanie prezydent odwiedził siedzibę Biura Konstrukcyjno-Rozwojowego imienia Króla Abdullaha. To jednostka badawczo-rozwojowa jordańskiego sektora zbrojeniowego. Prezydent Duda podkreślał, że kwestia zapewnienia bezpieczeństwa ma podstawowy charakter w obliczu odrodzenia rywalizacji geopolitycznej supermocarstw. Prezydent przypomniał, że w 2014 roku Polska i Jordania podpisały umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dzięki temu, jak podkreślał prezydent Duda, obydwa kraje są dla siebie atrakcyjnymi partnerami w zakresie współpracy wojskowo-technicznej oraz na poziomie współpracy producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Minister Antoni Macierewicz podkreślił, że ruch proobronny jest ważnym elementem przygotowania społeczeństwa do obrony przed zagrożeniami. Szef MON obserwował w Mińsku Mazowieckim szkolenie młodych członków organizacji proobronnych. Minister Macierewicz powiedział, że głównym zadaniem tych organizacji jest współdziałanie z administracją lokalną w sytuacjach kryzysowych albo nawet bojowych. To spośród nich będą pochodzili żołnierze do Wojsk Obrony Terytorialnej kraju, dodał szef resortu. Antoni Macierewicz uważa, że młodzież powinna też obowiązkowo być objęta przysposobieniem wojskowym. Nie wykluczył, że zostanie ono wprowadzone jako osobny przedmiot w szkołach. Nieznani sprawcy wrzucili na teren ambasady polskiej w Berlinie kanister z dotychczas niezidentyfikowanym płynem, poinformowała policja w Berlinie. Nie doszło do pożaru, nikt nie odniósł obrażeń. Policja prowadzi śledztwo. Do incydentu doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pracownik ambasady znalazł pojemnik rano za bramą budynku w dzielnicy Grunwald w zachodniej części stolicy Niemiec. W kanistrze tkwił nadpalony fragment tkaniny. Nie doszło do pożaru, nikt nie odniósł obrażeń. Czytamy w komunikacie opublikowanym wieczorem na stronie internetowej policji. Funkcjonariusze z Ełku prowadzą dochodzenie w sprawie zniszczenia grobów na tamtejszym cmentarzu. Nocą z 2 na 3 listopada nieznani sprawcy lub sprawca uszkodzili lub zniszczyli ponad 100 nagrobków.
Na niektórych rozbito znicze i porozrzucano kwiaty, inne nagrobki zostały przewrócone. Zatrzymany w tej sprawie w miniony piątek 30-letni mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony z aresztu. Za wskazanie przestępcy lub przestępców prezydent Ełku wyznaczył 10 tysięcy złotych nagrody. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A na naszym zegarze 3 minuty po pół do 23. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. W Pałacu Królewskim w Ammanie prezydent Andrzej Duda spotkał się z jordańskim monarchą Abdullahem II. Obaj przywódcy podkreślali bliskie i ciepłe relacje między Polską i Jordanią. Duda podkreślił, że jest zaszczycony tym, że jako pierwszy prezydent Polski składa oficjalną wizytę w Jordanii. Jak zaznaczył, program podróży pary prezydenckiej jest bardzo bogaty. Chwalił też prozachodnią politykę Ammanu. Królestwo Jordanii jest tym państwem tutaj na Bliskim Wschodzie, które jest najbardziej w sensie sojuszniczym zbliżone zarówno do Unii Europejskiej, jak i do właśnie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stabilność i respektowanie demokratycznych zasad jest tym znakiem charakterystycznym Królestwa Jordanii. To wielka zasługa Waszej Królewskiej Mości. Prezydent zaprosił króla Abdullaha II do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce. To z całą pewnością byłby kolejny znak ku intensyfikacji naszych relacji, zarówno tych politycznych, jak i ekonomicznych i wojskowych. Tym bardziej, że ta współpraca faktycznie trwa już od kilku lat. W 2014 roku została zawarta umowa o współpracy wojskowej i jej efekty widać. Abdullah II mówił o ciepłych i specjalnych relacjach polsko-jordańskich. Monarcha wspomniał swoją nieformalną sierpniową wizytę w Polsce i wyraził nadzieję, że wizyta pary prezydenckiej przyczyni się do kontynuowania budowy dobrych relacji między dwoma państwami. Mamy wiele wspólnego zarówno w aspekcie politycznym, jak i w aspekcie coraz bardziej prosperujących relacji wojskowych związanych z bezpieczeństwem, a także związków gospodarczych. Relacje ekonomiczne to moim zdaniem swoisty most zbliżający do siebie nasze narody. Prezydent odwiedził również siedzibę Biura Konstrukcyjno-Rozwojowego. To jednostka badawczo-rozwojowa jordańskiego sektora zbrojeniowego. Andrzej Duda podkreślił, że kwestia zapewnienia bezpieczeństwa jest podstawą w obliczu odrodzenia rywalizacji geopolitycznej supermocarstw. Przypomniał też, że w roku 2014 Polska i Jordania podpisały umowy o współpracy w dziedzinie obronności. Wszystko to sprawia, że jesteśmy dla siebie wzajemnie atrakcyjnymi partnerami w zakresie współpracy wojskowo-technicznej, a także na poziomie współpracy producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Nie ma co kryć w związku z tym, że z zadowoleniem odnotowuję zainteresowanie polskim sprzętem wojskowym w Jordanii. Polski przemysł obronny już zbudował markę na jordańskim rynku. Prezydent mówił, że sprzęt oferowany przez polskie firmy zbrojeniowe to nie tylko najwyższa jakość. Spełnia on również normy NATO, a ponadto jest sprawdzony w warunkach bojowych. Wiem, że szczególnym zainteresowaniem naszych jordańskich partnerów cieszą się produkty przeznaczone dla sił specjalnych. I muszę powiedzieć, że wcale mnie to nie dziwi, choć może nie zabrzmi to skromnie, ale w końcu jakby nie było, polscy komandosi należą do absolutnej światowej czołówki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskiego sektora zbrojeniowego. Para prezydencka gościła też w Pałacu Królewskim, gdzie odbyła się ceremonia oficjalnego powitania. W siedzibie monarchy doszło również do rozmowy w cztery oczy Dudy i Abdullaha II. Pozostajemy jeszcze na Bliskim Wschodzie. Rybak z Omanu został bogaczem po tym, gdy znalazł ambrę kaszalota, wartą w przeliczeniu, uwaga, 10 milionów złotych. Jest to niezwykle cenna substancja, która jest wykorzystywana w przemyśle perfumeryjnym. 30-letni rybak Khalid al-Sinani znalazł ambrę, wracając z połowu. Wydzielała okropny zapach, wyczuwalny ze sporej odległości. Od 20 lat, odkąd zacząłem pływać ze swoim ojcem, czekałem na taki moment. Tłumaczył rybak, który zebrał z powierzchni morza 60-kilogramowe pływające wydzieliny kaszalota. Za swoje znalezisko otrzymał w przeliczeniu prawie 10 milionów złotych. Ambra jest naturalną substancją wykorzystywaną do produkcji najcenniejszych perfum. Początkowo wygląda jak półpłynny wosk, a odorem przypomina koński pot i zapach morza. Jej ekstrakty muszą dojrzewać pół roku, zanim użyte zostaną w kompozycjach zapachowych. Twórcy perfum nazywają te substancje pływającym złotem. Omański rybak zapowiada, że po tym, gdy został milionerem, zajmie się sprzedażą nieruchomości i nie wróci już na morze. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Kobiety to jeden z najważniejszych aspektów wyborów w Stanach Zjednoczonych.
stanowią nieznaczną większość uprawnionych do głosowania, są obecne na każdym szczeblu życia politycznego. Choć wiele z nich mówi, że wciąż są dyskryminowane, mają ogromną siłę przy urnach wyborczych. Większość amerykańskich kobiet tradycyjnie popiera demokratów, a w tych wyborach zagłosuje na Hillary Clinton. Nie wiadomo, czy to wystarczy do jej zwycięstwa, ale wiadomo, że to właśnie głos kobiet omal nie pozbawił Donalda Trumpa szans na Biały Dom po jego seksistowskich wypowiedziach. O sile amerykańskich kobiet z Karoliny Północnej specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Dla nich Hillary jest już prawie prezydentem. Kampus Uniwersytetu w Chapel Hill w Karolinie Północnej to jeden z bastionów demokratów. Wśród studentów, którzy w tym roku zagłosują po raz pierwszy, jest Savannah. Czarnoskóra 18-latka urodziła się w Nowym Jorku, ale przeprowadziła się do Karoliny. Choć dopiero wkracza w dorosłe życie, chce, aby Ameryka zmieniła się dla kobiet na lepsze. Chciałabym, żeby świat był bardziej sprawiedliwy, bardziej równy dla kobiet i mężczyzn. Nie chodzi tylko o takie same wynagrodzenia. Kobiety wciąż są w Ameryce naznaczone, są obiektem seksualnym. Kobiety powinny wiedzieć, że mogą walczyć o swoje, a świat powinien być na nie otwarty. Nie wiem, czy za mojego życia nastanie taka równość, ale chciałabym na przykład, idąc na rozmowę o pracę, nie martwić się o to, jakie mam ciuchy, jak ułożyłam włosy, czy jaki mam makijaż, czy też, że mniej nadaje się do tej pracy, bo jestem kobietą. To z kolei Ariel, koleżanka Savanny, także 18-latka. Wzięła udział we wcześniejszym głosowaniu i wybrała Hillary Clinton. Demokratów wybierają także matki z Karoliny Północnej. Beth Messersmith, matka dwojga dzieci, jest szefową lokalnej organizacji Moms Rising. Jej członkinie walczą o przywileje socjalne dla matek, takie jak dłuższe urlopy macierzyńskie, organizują spotkania z politykami, ale także z innymi kobietami, aby te były bardziej świadome swoich praw. Women are and have continued to be for a number of years underrepresented in terms of being in the political spectrum. Przez lata kobiet w polityce było znacznie mniej niż mężczyzn. W Karolinie Północnej mniej niż 25% publicznych stanowisk jest obsadzonych przez kobiety. W 42 hrabstwach nie ma żadnej kobiety komisarza. Tymczasem 51% ludności w naszym stanie to kobiety i to właśnie kobiety w rodzinach podejmują przecież najważniejsze decyzje, także te ekonomiczne. Much of the economic decisions that happen in our nation are driven by women. Według szacunków z ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych mieszka obecnie 321 milionów osób. Niemal 51% to kobiety. Wśród uprawnionych do głosowania także 51% to kobiety. I to one częściej idą do wyborów. 4 lata temu w wyborach zagłosowało 70 milionów kobiet i 60 milionów mężczyzn. I to dzięki głosom kobiet Barack Obama został prezydentem. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni organizują się na szczeblach lokalnych. Liga Kobiet Wyborców istnieje od niemal 100 lat. To potomkini niegdysiejszych sufrażystów. Dzisiaj pomagają kobietom w całym procesie wyborczym. Dzwonimy do kobiet, wysyłamy im maile, organizujemy spotkania z kandydatami na szczeblu lokalnym, pytamy ich o program, a odpowiedzi umieszczamy w internecie. Nie wspieramy żadnego z kandydatów, ale prezentujemy ich poglądy i zachęcamy kobiety do udziału w wyborach. Mówi mi Marian Lewin, szefowa organizacji w hrabstwie Wake w Karolinie Północnej. Wow! Yes, the Donald is good! Niewybredne słowa Donalda Trumpa o kobietach i seksie niemal pogrążyły republikańskiego kandydata. Od Trumpa odwróciły się nawet organizacje kobiet sprzyjające republikanom i sprzeciwiające się proaborcyjnym poglądom Hillary Clinton. Najgłośniejszym przykładem była Kathy Lynn Gissi z Las Vegas, aktywistka ruchu pro-life. Nie wiadomo, czy to kobiety zdecydują o wyniku tegorocznych wyborów, ale jeśli prezydentem zostanie Hillary Clinton, będzie to sytuacja bez precedensu z wielu powodów. Secretary Clinton is not just a woman politician who has worked her way up through this system. Pani Clinton nie jest tylko kobietą, która wspięła się po drabinie politycznej. Ona zaczęła karierę od bycia pierwszą damą. To pokazuje, jak w stopniowy sposób w społeczeństwie zachodzą zmiany. To byłaby niezwykła sytuacja, znacznie bardziej niezwykła, niż gdyby ona była zwykłym politykiem. Risen up from the ranks as a rank and file politician. Mówi mi Rob Scofield z organizacji NC Policy Watch, zajmującej się monitorowaniem wyborów w Karolinie Północnej. A jak dodaje Marian z Ligi Kobiet Wyborców, już sam start Hillary Clinton w wyborach może uświadomić wielu osobom, jak wielkie zmiany zaszły w amerykańskim społeczeństwie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Ciągle istnieje przekonanie, że kobiety interesują się wyłącznie rodziną, a nie interesują się bezpieczeństwem czy gospodarką. To są uprzedzenia, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości, choć wciąż istnieją w głowach. To są uprzedzenia, które nie działają już, ale one wciąż istnieją. This is my fight song.
Węgierski, Polskie Radio, Rally Karolina Północna. Tymczasem na wiecu Donalda Trumpa doszło do incydentu. Kandydat Republikanów został ewakuowany ze sceny przez agentów Secret Service, gdy wygłaszał przemówienie w Nevadzie. Początkowo spekulowano o próbie zamachu, ale doniesienia te się nie potwierdziły. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Donald Trump wygłaszał przemówienie w drugim co do wielkości mieście Nevady, Reno, gdy coś zaczęło dziać się przed sceną. Miliarder osłonił oczy ręką przed światłem reflektorów, by przyjrzeć się sytuacji. Wtedy na mównicę wbiegli agenci Secret Service i osłaniając go wyprowadzili na zaplecze. Chwilę później przy głośnym buczeniu tłumu z sali wyprowadzono mężczyznę. Niektóre media informowały, że miał ze sobą broń i spekulowano o próbie zamachu. Po kilku minutach Donald Trump wrócił na mównicę. Nikt nie powiedział, że będzie nam łatwo, ale nikt nas nie zatrzyma. Nigdy. Jak informują lokalne media, incydent spowodowała obecność na wiecu przeciwnika Donalda Trumpa ze znakiem Republikanie przeciwko Trumpowi. Gdy chciał on podejść bliżej sceny, ktoś z publiczności krzyknął pistolet. Wtedy na mężczyznę rzucili się ochraniający wiec agenci. Secret Service wydało później oświadczenie, że przez zatrzymanym mężczyźnie broni nie znaleziono. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. A dla Rosji nie ma znaczenia, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych. Tak przynajmniej zapewniał w wywiadzie dla izraelskiej telewizji premier Dmitrij Miedwiediew. Szef rosyjskiego rządu wyjaśnił, że zarówno amerykańscy demokraci, jak i republikanie mają podobne priorytety w polityce zagranicznej, dlatego Moskwa nie oczekuje radykalnych zmian w stosunkach z Waszyngtonem. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Według Dmitrija Miedwiediewa stosunki rosyjsko-amerykańskie znalazły się poniżej podłogi. Przy tym szef rosyjskiego rządu oświadczył, że nie ma w tym winy jego kraju. Gdy rozpoczynaliśmy współpracę z administracją Baracka Obamy, nie przewidywałem, że znajdzie się ona na tak niskim poziomie, stwierdził premier w wywiadzie dla izraelskiej telewizji. Przypomniał, że przed kryzysem ukraińskim Moskwa i Waszyngton utrzymywały ze sobą poprawne kontakty i współpracowały m.in. w sferze redukcji uzbrojenia, walki z terroryzmem i uregulowania irańskiego kryzysu jądrowego. Nadal jesteśmy zainteresowani normalizacją tych stosunków, oświadczył Dmitrij Miedwiediew. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka przekazał swoim rodakom życzenia z okazji przypadającej już jutro 99. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. A na Białorusi jest to święto państwowe, no i wolny dzień od pracy. Prezydent Łukaszenka napisał, że rewolucja październikowa miała znaczący wpływ na przebieg światowej historii. Dodał, że w Związku Radzieckim nastąpił rozwój przemysłu, rolnictwa, energetyki i technologii kosmicznych. Zaś sukcesy Związku Radzieckiego w dziedzinie kultury i sportu przyniosły krajowi światową sławę. Na Białorusi w pierwszych latach po rozpadzie Związku Radzieckiego i proklamowaniu niepodległości rocznica rewolucji październikowej przestała być świętem państwowym. Jednak Aleksander Łukaszenka po dojściu do władzy przywrócił to święto w 1995 roku. Niezależne media zwróciły uwagę, że z poradzieckich republik tylko na Białorusi i w Kirgistanie rocznica rewolucji październikowej jest świętem państwowym. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Coraz trudniejsza staje się sytuacja osób, które ucierpiały w wyniku trzęsienia ziemi w środkowych Włoszech w niedzielę 30 października. Coraz więcej niestety osób zwraca się też o pomoc do obrony cywilnej, a ostatni silny wstrząs sejsmiczny, przypomnijmy, miał magnitudę 6,5 w skali Richtera. W ostatnich 7 dniach Krajowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii odnotował 3300 wstrząsów, a od pierwszego trzęsienia, które miało miejsce 24 sierpnia, ponad 23 tysiące. Już więcej niż 30 tysięcy osób jest pod opieką obrony cywilnej. Większość, blisko 20 tysięcy, nie opuściło dotąd swoich dawnych stron. Mieszkają w strukturach zastępczych, nie wyłączając namiotów. 9 tysięcy znalazło gościnę w hotelach na wybrzeżu Adriatyku w regionie Marche i jeziora Trasimeno w Umbrii. Potwierdzają się oparte wcześniej na zdjęciach satelitarnych komunikaty, że na obszarze ponad 1000 km2 doszło w centralnych Włoszech do deformacji terenu. Ziemia podniosła się bądź obniżyła od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.
Tymczasem nieznani sprawcy usiłowali podpalić nowy ośrodek dla bezdomnych w Paryżu. Został on oficjalnie otwarty wczoraj, ale już od kilku dni jest zamieszkały. Marek Brzeziński. Docelowo w schronisku dach nad głową ma znaleźć około 200 osób. Głównie ośrodek przeznaczony jest dla rodzin, które z różnych przyczyn muszą żyć pod gołym niebem w bardzo trudnych warunkach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Lokalizacja schroniska wywołuje sprzeciw znacznej części okolicznych mieszkańców, gdyż zbudowane z drewnianych segmentów domki, przypominające bliźniaki z ośrodków czasowych, zniesiono w 16 najbardziej eleganckiej dzielnicy Paryża na skraju Lasku Bulońskiego. Pod petycją w tej sprawie znalazło się 40 tysięcy podpisów ludzi obawiających się powstania nowej dżungli, jak ta pod Calais. Doszło do próby sił między merem szesnastki z ramienia centroprawicowej partii republikanów i socjalistycznym merem stolicy Anne Hidalgo, która jest zdania, iż każda dzielnica musi zrobić wysiłek na rzecz Solidarności. Tuż po ich postawieniu domki podpalono. Teraz podjęto kolejną próbę, rzucając w nich koktajlem Mołotowa. Straty są niewielkie, osiedla pilnują wynajęci ochraniarze. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec proponuje, by uchodźcy ratowani na Morzu Śródziemnym byli od razu odsyłani do Afryki. Pomysł ostro krytykuje niemiecka opozycja, o czym z Berlina Wojciech Szymański. Szef resortu spraw wewnętrznych Thomas de Maizière uważa, że groźba natychmiastowego odsyłania powstrzyma wielu uchodźców przed podjęciem ryzykownej próby przeprawienia się do Europy. Zdaniem ministra w ten sposób uderzono by także w przemytników zarabiających na migrantach. Plany resortu, o których donosi gazeta Welt am Sonntag, nie były jeszcze konsultowane na szczeblu unijnym. Pomysł już wywołuje jednak ostrą krytykę ze strony partii opozycyjnych w Niemczech. Zieloni i Lewica mówią o humanitarnym skandalu i przypominają o konieczności zapewnienia uczciwego postępowania azylowego. Z danych ONZ wynika, że od początku roku już ponad 3700 osób straciło życie, próbując przedostać się do Europy przez Morze Śródziemne. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Tymczasem Scotland Yard informuje o 50 aresztowaniach podczas nocnego marszu miliona masek w Londynie. Po zeszłorocznych zajściach podczas tego swoistego karnawału anarchistów i antykapitalistów policja nałożyła na jego uczestników ostre ograniczenia. Z Londynu Grzegorz Drymer. Aresztowania dotyczyły handlu narkotykami, posiadania broni, wandalizmu, zakłócenia porządku publicznego, blokowania ruchu i utrudniania pracy policji. Londyński marsz był jednym z podobnych wystąpień w kilku krajach w noc upamiętniającą tzw. spisek prochowy z 1605 roku. Grupa katolików próbowała wówczas wysadzić w powietrze angielski parlament wraz ze zgromadzonymi w nim królem, posłami, lordami, sędziami i protestanckimi biskupami. Marsze Miliona Masek to pochodna filmu V jak Vendetta, w którym fikcyjni współcześni anarchiści posługują się maskami XVII-wiecznych spiskowców i również próbują wysadzić parlament. Scotland Yard twierdzi, że większość uczestników marszu od placu Trafalgarskiego do placu przed parlamentem zachowała spokój, ale były przypadki ataków na policjantów, zwłaszcza przy pomocy odpalanej w ich stronę fajerwerków. Obrażenia odniosło 4 funkcjonariuszy i 6 policyjnych koni. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kanclerz Austrii w ostrych słowach skrytykował tureckie władze za decyzje podejmowane przez nie w ostatnich dniach. Christian Kern zażądał od Unii Europejskiej zdecydowanej postawy wobec Turcji, która jego zdaniem rządzona jest w sposób coraz bardziej autorytarny i lekceważy zasady demokracji. Tekst krytykujący tureckie władze austriacki kanclerz zamieścił wczoraj na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Christian Kern napisał, że pod pretekstem walki z terroryzmem i rozliczenia próby puczu w Turcji wprowadzany jest autorytarny reżim. Według kanclerza Kerna prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan realizuje swój autorytarny program szybciej i bardziej ekspansywnie, co oddala Turcję od europejskich wartości takich jak demokracja, prawa człowieka czy praworządność. Za szczególnie niegodziwe kanclerz Austrii uznał polityczne prześladowania opozycyjnych polityków, dziennikarzy i sędziów. Kern podkreślił, że łamane są w ten sposób najbardziej fundamentalne zasady demokratyczne. Jego zdaniem prezydent Erdogan musi zdać sobie sprawę, że jego próba wprowadzenia władzy absolutnej szkodzi w pierwszej kolejności Turcji. Wcześniej w wywiadzie dla austriackiego dziennika Kronen Zeitung Christian Kern opowiedział się za przykręceniem kurka z pieniędzmi dla Turcji w przypadku niepowodzenia zawartego przez nią porozumienia z Unią Europejską w sprawie uchodźców. Z Wiednia dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Kandydat opozycyjnej bułgarskiej partii socjalistycznej generał rezerwy Rumen Radev
prowadzi w pierwszej turze niedzielnych wyborów prezydenckich z około 26% głosów. Tak przynajmniej wynika z sondaży Exit Poll. Na drugim miejscu z niecałymi 23% jest Cecka Caczewa, kandydatka centroprawicowej partii GERB, głównej siły w rządzącej koalicji. Na godzinę przed zamknięciem lokali wyborczych frekwencja wynosiła 52%, tak podaje tamtejsza Centralna Komisja Wyborcza. Niedzielne wyniki oznaczają, że prezydent zostanie wybrany w drugiej turze, czyli za tydzień. Nie ma podstaw i przyczyn, by rząd podawał się do dymisji, powiedziała telewizji publicznej minister budownictwa i rozwoju regionalnego Liliana Pawłowa. Był to pierwszy komentarz przedstawiciela rządzącej partii GERB po ogłoszeniu wstępnych danych o wynikach wyborów prezydenckich. Rząd nie uczestniczył w tej kampanii, więc nie musi się spieszyć z dymisją, dodał minister finansów Władysław Goranow, a wypowiedzieli się oni po posiedzeniu ministrów przedstawicieli GERB z kierownictwem partii. Podczas kampanii wyborczej lider GERB i premier Bojko Borysow kilkakrotnie mówili, że podadzą się do dymisji w razie porażki kandydatki GERB w pierwszej turze. Również w Republice Nikaragui odbywały się dziś wybory prezydenckie. Po raz trzeci z rzędu o fotel prezydenta i szefa rządu ubiega się Daniel Ortega, przywódca sandynistowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego. Z przedwyborczych sondaży wynika, że popiera go prawie 70% wyborców. Organizacja wyborów budzi wątpliwości opinii publicznej. Poparcie dla Ortegi nie wynika bowiem z jego popularności ani z treści programu wyborczego, tylko z braku rywali. Oprócz niego w wyborach uczestniczą tylko kandydaci mniejszościowych partii, dla których poparcie nie przekracza w sumie 13%. Duże ugrupowania opozycyjne odmówiły udziału w wyborach po tym, jak najwyższy trybunał Nikaragui odmówił prawa do rywalizacji o fotel prezydenta Luisowi Callejasowi, czyli liderowi Narodowej Koalicji na Rzecz Demokracji. A on sam mówił o tym w wywiadzie dla kolumbijskiej telewizji. Daniel Ortega odebrał nam prawo do uczestniczenia w czystych i przejrzystych wyborach. Próbuje zrobić z nich medialny cyrk. Dąży do urządzenia wyborczej farsy. Opozycja zaapelowała do ponad 4 milionów uprawnionych, by wstrzymali się od głosu. Mimo jej próśb do wyborów nie dopuszczono międzynarodowych obserwatorów. Nie wykluczono, że rezultaty głosowania nie zostaną uznane przez inne kraje. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że biorą pod uwagę wprowadzenie sankcji gospodarczych wobec Nikaragui. Tymczasem naukowcy obawiają się, że na Islandii może dojść do dużej erupcji wulkanu Katla. W ostatnich tygodniach pojawiły się w jego okolicy wstrząsy sejsmiczne, które mogą być zwiastunem wybuchu. W ciągu jednej doby odnotowano 200 wstrząsów. Po innej serii ruchów tektonicznych tymczasowo zamknięto drogi w rejonie wulkanu Katla, a poziom zagrożenia podniesiono ze stopnia zielonego do żółtego. Islandzki przewodnik wycieczek Guðjón Guðmundsson mówi BBC, że nowa erupcja może pojawić się w każdej chwili. Ostatnia erupcja miała miejsce w roku 1918, a wcześniej wulkan Katla wybuchał co 60-80 lat, więc czas już najwyższy. 6 lat temu po wybuchu innego islandzkiego wulkanu Eyjafjall w powietrzu było tyle popiołu, że w Europie odwołano ponad 100 tysięcy lotów. Zdaniem ekspertów sytuacja może się powtórzyć, choć teraz meteorolodzy, linie lotnicze i urzędy lotnictwa są lepiej przygotowane na taką erupcję. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Ponad 100 autorów z całego świata uczestniczy w targach książki w miejscowości Sharjah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To największa impreza tego typu na Bliskim Wschodzie i trzecie co do wielkości targi na świecie. Trwające 11 dni święto literatury to przede wszystkim spotkania z pisarzami arabskimi. Z Mohamedem Al-Fahimem, autorem książki Od nędzy do pieniędzy, historia Abu Zabi, spotkali się również polscy czytelnicy. Książka doczekała się wielu wersji językowych. Od wczoraj jest też dostępna po polsku. Tłumacz Mikołaj Drust podkreśla, że przodkowie autora byli beduinami. On sam należał do pierwszego pokolenia dzieci, które poszły do szkoły w Abu Zabi. Z niesamowitej biedy wyszło, z niesamowitego niedostatku, z realiów, w których ludzie nie mieli najbardziej podstawowych rzeczy potrzebnych do życia, czyli wody, schronienia, jedzenia. W przeciągu jednego pokolenia i 30 lat doszli do państwa, które miało najwyższe PKB na głowę, na mieszkańca na całym świecie.
Mohamedem Al-Fahim uważa za przywilej obserwowanie zmian niemożliwych w żadnym innym miejscu na świecie. Przyjechałem dzisiaj do Szardży. Ostatnio byłem tu, gdy nie było tego pawilonu wystawowego. Nie było drugi tych wysokich budynków, a dzisiaj zupełnie się tutaj pogubiłem. Targi w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich organizowane są już po raz 35. Największy przegląd polskiego kina poza granicami kraju rozpoczął się w Chicago. Po raz 28 w trakcie Festiwalu Filmów Polskich widzowie przez 2 tygodnie obejrzą zarówno produkcje fabularne, jak i dokumenty. Jak prestiżowa jest ta impreza, świadczą artykuły na jej temat w takich dziennikach jak New York Times czy Chicago Tribune. Festiwal cieszy się bardzo dużą popularnością zarówno wśród polonijnej publiczności, jak i Amerykanów. Na część filmów bilety jeszcze przed rozpoczęciem imprezy zostały w całości wyprzedane. Przykładem jest dzisiejsza projekcja Ostatniej Rodziny, opowiadająca losy rodziny Beksińskich. Na chicagowski pokaz przyjechał odtwórca jednej z głównych ról, Andrzej Seweryn. To wybitne, jest przeważne dla kultury polskiej tutaj w Stanach, ale również dla nas w Polsce. Mieć perspektywę, że nasza praca będzie obserwowana, przyjmowana, prezentowana w Stanach. Nie robimy tylko dla siebie, tylko dla swojego ogródka. Specjalnie wybrane jury przyzna nagrody Złotych Zębów Kamery, zarówno w kategorii fabularnej, jak i dokumentalnej. Część produkcji po festiwalu trafi do dystrybucji amerykańskich kin niezależnych oraz do środowisk studenckich. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. 24 godziny w Polsce i na świecie. I tą informacją kończymy dzisiejszy magazyn 24 godziny w Polsce i na świecie. Mariusz Gzyl, było mi bardzo miło. Do usłyszenia. Reklama. To mit, że prawdziwy mężczyzna nie ma problemów, więc kiedy chce poradzić sobie z najbardziej wstydliwym z nich, wybiera Braveran. Zawarty w Braveranie żeńszeń pomaga wywołać i wzmocnić erekcję. Suplement diety Braveran to najlepiej sprzedający się produkt w swojej kategorii. Zaufało mu już prawie 1 000 000 mężczyzn. Braveran jako jedyny zawiera taką dawkę substancji korzystnie wpływających na sprawność seksualną. Braveran staje na wysokości zadania. Autopromocja. Polskie Radio 24. W jaki sposób codzienność odbija się w literaturze? Jak dawna moda łączy się z tą współczesną? Jakie kulinaria znajdziemy w powieściach, a jakie cuda w archiwum Polskiego Radia? Magazyn Kultura Niecałkiem Osobista w niedzielę o 23.10 w Polskim Radiu 24. Magda Mikołajczuk, zapraszam. Jest 23. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Incydent na terenie polskiej ambasady w Berlinie. W nocy nieznany sprawca wrzucił do ogrodu placówki kanister z łatwopalną cieczą. FBI nie widzi podstaw, by postawić Hillary Clinton zarzuty w sprawie używania prywatnej skrzynki mailowej. 65 lat temu z linii montażowej fabryki samochodów osobowych na Żeraniu zjechał pierwszy samochód Warszawa. Ewa Worobiec, zapraszam. Incydent na terenie polskiej ambasady w Berlinie. Około godziny 3 w nocy nieznany sprawca wrzucił do ogrodu placówki kanister z łatwopalną cieczą. Z pojemnika wystawały nadpalone kawałki tkaniny. Nikt nie ucierpiał, nie doszło też do pożaru. Ochrona placówki natychmiast zawiadomiła niemiecką policję, zapewnił w rozmowie z TVP Info ambasador Polski w Niemczech Andrzej Przyłębski. Podpalił jakiś rodzaj zapalnika, ale to po przerzuceniu zgasło, więc ani nie wybuchło, ani się nie rozpaliło. Myśmy powiadomili policję, która przyjechała, potem przyjechali specjaliści z policji od spraw chemikaliów, zabrali ten pojemnik. Przekazaliśmy im również nagranie z monitoringu, gdzie widać tego człowieka, bo on w momencie rzutu odsłania swoją twarz. No i liczymy na efektywność niemieckiej policji. Ambasador dodał, że ochrona polskiej placówki została wzmocniona. Dochodzenie toczy się w kierunku usiłowania podpalenia. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze nie widzi podstaw, by postawić Hillary Clinton zarzuty w sprawie używania prywatnej skrzynki mailowej. Szef FBI poinformował o tym kongres w wysłanym dzisiaj liście. Po znalezieniu nowych maili wysyłanych przez Clinton, agenci FBI uznali, że nie zmienili wniosków z poprzedniego śledztwa w tej sprawie. O szczegółach z Nowego Jorku Wojciech Cegielski.
O liście wysłanym dzisiaj do kongresu poinformowały właśnie amerykańskie media. Szef FBI miał w nim napisać, że jego pracownicy przejrzeli już znalezione niedawno nowe maile i nie zmienili wcześniejszego zdania z lipca tego roku, że nie ma podstaw do postawienia Hillary Clinton zarzutów kryminalnych. Obecna kandydatka na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych w czasie, gdy była sekretarzem stanu, korzystała z prywatnej skrzynki mailowej zamiast zszyfrowanych połączeń ze służbowego serwera. W wysyłanych przez nią mailach znajdowały się tajne informacje. Po zbadaniu sprawy przez FBI agenci nie dopatrzyli się jednak celowego łamania prawa, a jedynie poważne zaniedbania. Pod koniec października, na kilkanaście dni przed wyborami, szef FBI poinformował, że znaleziono nowe e-maile w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie męża bliskiej współpracowniczki Clinton, kongresmena Antoniego Weinera. Teraz szef biura napisał w liście do kongresu, że nowe maile nie zmieniają wniosków ze śledztwa. Rzecznik Hillary Clinton napisał na Twitterze, że kandydatka zawsze podkreślała, że nie dopuściła się przestępstwa. Wcześniej sztab demokratów sugerował, że publikacje tych informacji w czasie kampanii mogą być działaniem politycznym. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Nowy Jork. Informacje o nowych mailach opublikowane pod koniec października zostały wykorzystane w kampanii przez sztab Donalda Trumpa, a przewaga Hillary Clinton w sondażach zmalała w ciągu kilku dni. Nie wiadomo na razie, czy nowe informacje FBI, które nie stawiają już Clinton w tak złym świetle, wpłyną na wynik zaplanowanych na wtorek wyborów. 65 lat temu, 6 listopada 1951 roku, z linii montażowej fabryki samochodów osobowych na Żeraniu zjechał pierwszy samochód Warszawa, montowany na licencji radzieckiej Pobiedy. Był pierwszym autem osobowym w powojennej historii Polski produkowanym seryjnie. O doniosłym wydarzeniu informowała Polska Kronika Filmowa. Hala montażu numer 1 gotowa do produkcji o 54 dni przed terminem. Radziecka licencja, radzieckie dostawy i radzieccy ludzie umożliwili nam zbudowanie najwspanialszej fabryki stolicy. Na taśmach montażowych powstaje pierwszy polski samochód M20 Warszawa. O uruchomieniu montażu mówił w 1951 roku na antenie Polskiego Radia inżynier Tadeusz Miller z fabryki samochodów osobowych. Samochód nasz wykonany jest na podstawie licencji radzieckiej, na podstawie dostarczonych nam rysunków i kart technologicznych. Licencja została nam udzielona przez Związek Radziecki bezpłatnie. Korzystamy z pomocy konsultantów radzieckich, którzy niezbędni są przy uruchamianiu produkcji samochodów osobowych. W ciągu ponad 20 lat wyprodukowano 256 tysięcy egzemplarzy Warszawy, z czego 70 tysięcy trafiło na eksport. Przez wiele lat samochody w różnych wersjach królowały na polskich drogach. Niewielu jednak mogło sobie na nie pozwolić, mówiła kilka lat temu Joanna Mikiciuk z Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Zdecydowanie był to luksusowy samochód. No musimy pamiętać, że tych samochodów w ogóle było bardzo mało. Jeżeli jakaś rodzina posiadała ten samochód, no to już była taka rodzina zamożna albo gdzieś zasłużona socjalistycznie. Ostatnia Warszawa zjechała z taśmy produkcyjnej w 1973 roku. Prognoza pogody. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. Również deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach samego śniegu. Temperatura od 3 do 7 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. To mit, że prawdziwy mężczyzna nie ma problemów, więc kiedy chce poradzić sobie z najbardziej wstydliwym z nich, wybiera Braveran. Zawarty w Braveranie żeńszeń pomaga wywołać i wzmocnić erekcję. Suplement diety Braveran to najlepiej sprzedający się produkt w swojej kategorii. Zaufało mu już prawie milion mężczyzn. Braveran jako jedyny zawiera taką dawkę substancji korzystnie wpływających na sprawność seksualną. Braveran staje na wysokości zadania. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i House of Music zapraszają na koncert Janusz Strobel and Sinfonia Viva Ślad, uświetniający premierę płyty oraz obchody 50-lecia pracy artystycznej. Już 16 listopada o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wykonawcy Janusz Strobel, Paweł Pańta, Luis Ribeiro oraz Orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Jest 23:06. Sport w Polskim Radiu 24.
Maciej Gaweł. Polscy piłkarze ręczni przegrali na wyjeździe z Rumunią 23-28 w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. To druga porażka biało-czerwonych, którzy z zerowym dorobkiem zajmują ostatnie miejsce w grupie. Awans do finałów wywalczą dwie drużyny. Następny mecz biało-czerwoni rozegrają w maju przyszłego roku na wyjeździe z Białorusią. Legia Warszawa wygrała z Krakowią 2-0 w 15. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Gole strzelili Nemanja Nikolić i Mirosław Radowicz. Wygraliśmy zasłużenie, mówi obrońca gospodarzy Bartosz Bereszyński. Krakowa fajnie rozgrywała, ale do pewnego momentu. Gdzieś tam tych sytuacji nie miała w zasadzie za dużo. Bodajże ten strzał w słupek w drugiej połowie gdzieś tam po moim głupim błędzie i suma summarum nie straciliśmy bramki, a w ofensywie mieliśmy sporo sytuacji, wykorzystaliśmy dwie. Natomiast bramkarz Krakowi Grzegorz Sandomierski uważa, że jego zespół nie zasłużył na porażkę. Jakiś punkt mogliśmy z Legii wywieźć. Legia wykorzystała praktycznie to, co miała. I taka była różnica. No my stwarzaliśmy sobie sytuację, graliśmy fajnie w piłkę, ale o tym stylu mało kto będzie pamiętał. Nie mamy punktów i to jest na tą chwilę najważniejsze. W Krakowie Wisła pokonała Górnika Łęczna 3-2, a ojcem zwycięstwa był Rafał Boguski, który popisał się hat-trickiem. Trener Białej Gwiazdy Dariusz Wdowczyk podkreślał, że jego piłkarze zagrali tak, jak mieli zagrać. Szczególnie chcieliśmy rozgrywać akcje bokiem, wiedzieliśmy, że przeciwnik będzie zagęszczał środek boiska, zresztą z ustawienia to wynikało. I te akcje z boku boiska przynosiły efekt w postaci zdobytych bramek. To było to, co chcieliśmy w dzisiejszym meczu robić. W trzecim niedzielnym spotkaniu Śląsk-Wrocław wygrał z Zagłębiem Lubin 2-1. W tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok przed Lechią Gdańsk po 30 punktów. Legia ma 22 punkty i jest już piąta. Wisła z 18 punktami awansowała na 10 miejsce. Przedostatni jest Górnik, a ostatni Ruch Chorzów. Oba zespoły mają po 14 punktów. W pierwszej lidze w niedzielę rozegrano jedno spotkanie. Podbeskidzie Bielsko-Biała zremisowało z Górnikiem Zabrze 3-3. Liderem jest GKS Katowice, 32 punkty. W ekstraklasie koszykarzy drugiej porażki doznał mistrz Polski. Stelmet Zielona Góra przegrał na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza 77-83. W innych niedzielnych spotkaniach piątej kolejki AZS Koszalin uległ Asseco Gdynia 69-72. King Szczecin rozbił Stal Ostrów Wielkopolski 102-83, a Czarni Słupsk pokonali Anwil Włocławek 80-75. Liderem jest polski Cukier Toruń z bilansem 5-0. Koszykarki Zagłębia Sosnowiec pokonały AZS AJP Gorzów 69-64. Po 7 kolejkach ekstraklasy Zagłębie jest 7, AZS 4, a prowadzi Wisła Kanpak Kraków. Siatkarki Chemika Police straciły pierwszy punkt w sezonie. W czwartej kolejce Orlen Ligi mistrzynie Polski wygrały w Rzeszowie z Developressem 3-2. Szczyt formy jeszcze przed nami, tłumaczyła atakująca Chemika Katarzyna Zaroślińska. Myślę, że zrobiłyśmy stanowczo za dużo błędów i tak naprawdę ilość własnych błędów powodowało to, że przegrałyśmy te dwa sety. No ale teraz jesteśmy na takim etapie przygotowań, że robimy bardzo mocno siłownię i fizycznie troszeczkę już później nie dałyśmy rady. Chemik prowadzi w tabeli z 11 punktami. Punkt mniej ma drugi w tabeli Impel Wrocław, który dziś wygrał w Toruniu z Budowlanymi 3-0. W trzecim niedzielnym meczu Atom Trefl Sopot przegrał z Pałacem Bydgoszcz 1-3. Dwa miejsca na podium wywalczyli nasi kolarze torowi na zawodach Pucharu Świata w Glasgow. Daniel Staniszewski był drugi w wyścigu na dochodzenie, a trzecie miejsce w drużynowym sprincie zajęli Maciej Bielecki, Mateusz Rudyk i Kamil Kuczyński. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie wygrała z Meksykiem 5-0 w ostatnim meczu olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego w Astanie. Polki już wcześniej straciły szansę na zajęcie pierwszego miejsca. Awans do kolejnej rundy kwalifikacji wywalczyła drużyna Kazachstanu. Męska reprezentacja z kolei zajęła 5. miejsce na turnieju EIHC w Budapeszcie. W decydującym spotkaniu nasi hokeiści wygrali z Włochami 4-1. Od jutra nowym numerem 1 w światowym tenisie będzie Andy Murray. Brytyjczyk wyprzedzi dotychczasowego lidera listy ATP Nowaka Djokovicza dzięki zwycięstwu w turnieju w Paryżu. W finale Murray wygrał z Amerykaninem Johnem Isnerem 6-3, 6-7, 6-4. Polskie Radio 24. Trwa ostatnia godzina niedzielnego programu Polskiego Radia 24 na zegarach, dokładnie 11 minut po godzinie 23. Już za chwilę kultura nie całkiem osobista. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu inateka.pl. Kultura nie całkiem osobista.
Dobry wieczór, Magdalena Kołajczuk, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Dziś w magazynie Kultura niecałkiem osobista. Po pierwsze, komiks jako literatura faktu. Po drugie, Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski przeczytają swoje znakomite listy z podróży, chociaż nie były to podróże dalekie, do sąsiedniej dzielnicy Warszawy albo wręcz na balkon czy do śmietnika. Po trzecie, Żanna Słoniowska opowie o swojej książce Dom z witrażem, wyróżnionej ostatnio Nagrodą Konrada dla debiutujących autorów. Ale zaczynamy od komiksu. Komiksu, który wziął się z książki reportażowej. Myślę, że uda nam się w ogóle porozmawiać o komiksach, które poruszają sprawy społeczne czy polityczne, czyli są literaturą faktu. Moimi gośćmi są autorzy komiksu Morze po kolana, Marcin Kołodziejczyk, odpowiedzialny za tekst. Dzień dobry. Dzień dobry. I w łódzkim studiu Polskiego Radia Marcin Podolec, autor rysunków do tej książki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Morze po kolana zaludniają tacy ludzie, którzy są też bohaterami reportaży Marcina Kołodziejczyka. Ludzie spoza wielkich miast, którym niespecjalnie się w życiu udaje, mieszkający na prowincji, którzy nie patrzą raczej w przyszłość, czekają nie wiadomo na co. Zresztą mottem tej książki Morze po kolana jest cytat z Czekając na Godota. Po co są rzeczywiście tacy bohaterowie? Rzecz dzieje się w nadmorskiej miejscowości. Jeden z bohaterów, Marian, obecnie 40-letni, kiedyś wyruszył na studia z tego miejsca, ale po 5 semestrach wrócił. Siedzi teraz z kolegami na ławce na przystanku autobusowym i opowiada i słucha opowieści innych. Drugi bohater to Gumowy. Stracił stopę w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Myśli o samobójstwie. I trzeci mężczyzna, Szczurek, kiedyś wyjechał za granicę, ale wrócił. Pytanie do pana Marcina Podolca, bo to był pana pomysł, żeby przekuć na rysunki reportaże Marcina Kołodziejczyka. Co w takim razie o tym zdecydowało? Kilka czynników. Jako osoba, która chce robić komiksy i która uwielbia robić komiksy, zaczęłam szukać możliwości współpracy z ludźmi spoza środowiska komiksowego, ponieważ rysowników zdolnych mamy wielu w Polsce, natomiast ciężko jest o taką liczbę scenariuszy, żeby każdy miał co robić, więc zacząłem się rozglądać wokół i tak trafiłem na książki Marcina. A te książki urzekły mnie językiem, urzekły mnie wnikliwością obserwacji, humorem, ciepłem i odnalazłem w nich takie motywy, które mi towarzyszyły w czasie dorastania. Dorastałem w małym mieście na Podkarpaciu, także miałem okazję obserwować takie widoki, które później właśnie znalazły się w ilustracjach naszego komiksu. Pan w ogóle lubi rysować do historii osadzonych w rzeczywistości, bo na przykład jest pan autorem komiksu Fugazi Music Club na podstawie wspomnień współzałożyciela słynnego warszawskiego klubu Fugazi, Waldemara Czapskiego. Jest też Dym, czyli wywiad graficzny z pieśniarzem, z autorem tekstów Pablo Pavo, czyli realność w pana komiksowej twórczości jest ważna. Także jestem autorem animowanych dokumentów, także to się u mnie tak przeplata. I to są czasami takie właśnie trochę większe historie, jak Pablo Pavo czy Klub Fugazi, a czasami trochę mniejsze, bo na przykład też zrobiłem film o swoim ojcu i o takim bardzo intymnym temacie, jakim jest problem opuszczania rodzinnego domu przez dzieci. I wydaje mi się, że w takich realnych historiach jest po prostu duża moc i duży potencjał dla literatury obrazkowej i dla filmów animowanych. Marcinie, zwracam się teraz do Marcina Kołodziejczyka. Jak zareagowałeś, kiedy Marcin Podolec, 20-parolatek, zgłosił się do ciebie, żeby stworzyć komiks na podstawie twoich reportaży? Jaka była twoja pierwsza reakcja? Pewnego czasu do mnie zgłaszają się różni ludzie w sprawie tekstów, chcą coś z nimi dalej robić, a to piszmy scenariusz, a to róbmy to, a to tamto. Niewiele z tego wychodzi. Początkowo tak też potraktowałem nieznanego mi młodego mężczyznę, Marcina Podolca, który zadzwonił. Ale w środowisku komiksowym bardzo znanego i nagradzonego. Teraz już wiem, a wtedy musiałem sprawdzić w Google, co to jest. Marcin, mimo swojego wieku, który tutaj nie gra żadnego znaczenia dla mnie, talent nie ma wieku, ale mimo swojego wieku uważam go za dojrzałą osobę, także twórczo i emocjonalnie. Z tej rozmowy, którą odbyliśmy przez telefon, a potem się spotkaliśmy, no wynikało niezwykle, że on naprawdę ma zamiar to zrobić. Ja byłem szczęśliwy. No, dla mnie to komiks zawsze był medium, które jakoś tam mi towarzyszyło. Oczywiście
na różnych etapach mojego życia, raczej we wczesnej młodości. Ale no, to było coś dużego. No właśnie, bo pytam o twoją przeszłość komiksową, nie bez powodu, bo myślę, że jednak większość czytelników niezwiązanych ze środowiskiem komiksu, no cały czas jednak, mimo usilnych starań autorów komiksu i środowiska komiksowego, cały czas jednak komiks jest postrzegany jako śmieszne historyjki dla dzieci, a nie historie dla dorosłych poruszające właściwie wszelkie tematy, obyczajowe, polityczne, społeczne, miłosne. O wszystkim przecież tworzy się komiksy, więc dlatego pytam o to twoje skojarzenie z komiksem dorosłym, kiedy się zetknąłeś z propozycją pana Marcina. Znaczy, oczywiście miałem świadomość, że takie rzeczy jak komiks, powiedzmy, społeczny dzieją się na świecie, w tych krajach, które przestały już traktować komiks jako sztukę dla młodych i niedorozwiniętych, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Polsce jest to jednak nowość. Oczywiście znam teraz już dorobek Kultury Gniewu i to, co oni zrobili z komiksem w Polsce. Mówimy o wydawnictwie Kultura Gniewu. Zdecydowanie działalność pionierska w Polsce. Natomiast rzeczywiście nawet z tym naszym komiksem już parę razy się spotkałem z różnymi takimi mówionymi pół żartem, pół serio uwagami w stylu, że cofnąłem się w rozwoju, czy teraz już zajmuję się literaturą dziecięcą, no i tak dalej. No ale oczywiście puszczam to mimo uszu, bo no, dla mnie komiks jest jednak jakimś tam dziełem sztuki, zwłaszcza jeśli chodzi o rysunki. Panie Marcinie, pytanie do pana Marcina Podolca. Czy pan często musi właśnie tłumaczyć ludziom, że komiks to nie jest zabawa dla dzieci? Czy jednak obserwuje pan, że świadomość różnorodności komiksu jednak się poprawia w Polsce? Mówię o polskich czytelnikach. Myślę, że ta świadomość się poprawia, natomiast osobiście w wieku 25 lat poczułem się cokolwiek zmęczony Don Quixoterią, jaką tu uprawiamy. I właśnie aktualnie pracuję nad komiksem dla dzieci rozrywkowym, gagowym. I takim, mam nadzieję, bezpretensjonalnym, bez jakichś założeń, żeby zmieniać świat, tylko po prostu, żeby stworzyć taką pigułkę dobrej zabawy. Mam nadzieję, że to się uda. Natomiast te komiksy, tak jak Morze po kolana czy Fugazi, traktuję jako taki narysowany film dokumentalny, bym powiedział. Mam nadzieję, że nikt nie traktuje filmów dokumentalnych jako niepełnowartościową dziedzinę sztuki. Myślę, że zmienił powszechną świadomość Persepolis Marjane Satrapi. To jest autobiograficzna opowieść o życiu autorki w Iranie w czasach rewolucji islamskiej, a potem na emigracji w Wiedniu, pełna takiego czarnego, bolesnego humoru. Więc był i komiks, i film, i tłumy dorosłych waliły na ten film. Ja wtedy zauważyłam, że troszkę to spojrzenie na komiks dorosły się zmieniła. A czy panowie obserwują właśnie jakieś takie momenty pozytywnej zmiany w tej sprawie? To się dzieje. Ja uważam, że teraz jest czas komiksiarzy. Z tym, że zawsze według mnie będzie to jednak jakaś tam niszowa kultura. Nie wiem, może brakuje mi wyobraźni, ale nie widzę tego w tak zwanym mainstreamie. Wystarczy spojrzeć na stędy komiksowe w różnych największych w Polsce księgarniach. No, nie mówię nawet już o wyborze, który jest słaby. Ale one są zawsze gdzieś skitrane, gdzieś z boku sklepu. Trzeba pytać państwa ekspedientów, gdzie się znajdują. Na razie jakby jest źle, ale sądzę, że no właśnie wymieniłaś Persepolis. Ja Persepolis oglądałem jako film, ale jest przecież też wiele innych filmów rysunkowych. I znowu, film rysunkowy ma to samo odium na sobie na razie w tak. Polsce, co komiks. A jednak są to świetne, emocjonalne, dokumentalne, społeczne filmy. No, przychodzi mi do głowy teraz, bo widziałem to dość dawno temu, ale zapadło mi w pamięć, Mary i Max, taki film o dziewczynce, która zaczyna się przyjaźnić z bardzo starym i zgorzkniałym człowiekiem. Przepiękna rzecz, no ale też właściwie... Trochę jak nasza historia. Troszkę jak nasza historia, tak. I gdzie to kupiłem? W dużym, wielkopowierzchniowym sklepie na terenie Polski, no w Bajkach. No. W Bajkach? Tak. Jeżeli ktoś chce się zainteresować komiksem, to życzę powodzenia i trzymam kciuki, bo jest bardzo ciężko do tego dotrzeć, tak? Bo dystrybucja głównie przez internet się odbywa. Spotkania z autorami to tak raz do roku na festiwalu komiksu. Ale na targach książki też ja zawsze obserwuję, czy tych warszawskich, czy krakowskich,
taką wzmożoną intensywność spotkań i istnienia komiksu. Byliśmy teraz na targach w Krakowie. Tak, przychodzili różni ludzie do nas, też z innych wydawnictw i z gazet. I mówili, że już są kolejne tandemy rysowników z reporterami, którzy pracują nad komiksami, więc być może, że my morzem po kolana otworzyliśmy jakąś tamę. Bo to jest pierwszy polski reportaż komiksowy, tak? Tak mi się wydaje, nie wiem, Marcin. Znaczy ja jeszcze mogę dodać, że Przemysław Pruściński wraz z Aleksem Kłosiem opracowywali takie wywiady, które się zdaje się w Gazecie Wyborczej ukazywały przez lata i to wyszło w zbiorczym wydaniu dzięki Kulturze Gniewu właśnie. Natomiast to były takie jednostronicowe czy dwustronicowe historie, a ten nasz to jest, wydaje mi się, że to jest taki pierwszy pełen metraż w Polsce. Może spróbujmy przez chwilę porozmawiać o literaturze faktu komiksowej na świecie, czyli o takich komiksach, które poruszają sprawy społeczne czy polityczne. Ja pozwolę sobie wymienić dwóch autorów, których szczególnie cenię. Jeden z nich to włoski rysownik Igort, który porusza w swoich komiksach takie sprawy jak Wielki Głód na Ukrainie w latach 30. XX wieku, represje stalinowskie, ale też korupcja i morderstwa polityczne współczesne. I jego dwie książki to Dzienniki ukraińskie i Dzienniki rosyjskie.